Cześć! Wielokrotnie słyszymy, jak ważne jest być aktywnym obywatelem. Wielu z nas chciałoby mieć wpływ na to, co dzieje się w naszym otoczeniu. Codziennie w drodze do pracy lub na spacerze dostrzegamy nierówny chodnik, za mało koszy na śmieci czy zaniedbany park. Te z pozoru błahe sprawy często jednak przeszkadzają, dlatego powinno zależeć nam na poprawie otaczającej nas przestrzeni. Okazuje się, że dzisiaj mamy możliwość współuczestniczenia w procesie podejmowania decyzji dotyczących gminy poprzez konsultacje społeczne, co gwarantują obowiązujące przepisy prawa. Co to są konsultacje społeczne? To forma dialogu pomiędzy urzędnikami a obywatelami. W ramach konsultacji ja, moi sąsiedzi i inni mieszkańcy możemy być poinformowani o pomysłach i działaniach, które mają wpływ na życie naszej społeczności. Z drugiej strony samorząd ma okazję poznać nasze oczekiwania i opinie, którym będzie próbował sprostać. Konsultacje społeczne mogą dotyczyć w zasadzie wszystkiego. Najczęściej mieszkańcy mają możliwość wypowiedzenia się na temat remontu ulic, oferty placówek kulturalnych albo wizji rozwoju gminy. Czy każdy może wziąć udział w konsultacjach? Do udziału w konsultacjach zaproszeni są wszyscy. Nie ma przy tym znaczenia wiek i wykształcenie. Każdy ma do zaoferowania wskazówki i rady wynikające z własnych doświadczeń. Młode mamy mogą zwracać uwagę na otoczenie placów zabaw, z kolei rowerzyści na problemy związane z brakiem ścieżek rowerowych. Zatem pamiętaj, ty też jesteś ekspertem. Mieszkasz i korzystasz z otaczającej ciebie przestrzeni raz w tygodniu lub nawet kilka razy w ciągu dnia. Znasz zatem problemy danego miejsca. Urzędnicy oraz planiści chętnie wysłuchają twojego zdania. Może ono bowiem wpłynąć na proponowane rozwiązania. W jaki sposób? Uważasz, że istniejące skrzyżowanie jest niebezpieczne. Projektant weźmie to pod uwagę i spróbuje przygotować rozwiązania, które spowolnią prędkość samochodów. Na twoim osiedlu jest problem z brakiem miejsc do gry w piłkę? To dobry moment, żeby to zgłosić. Konieczne zatem będzie przeanalizowanie lokalizacji dla nowego boiska. Gmina Choszczno również chce rozmawiać ze swoimi mieszkańcami. Dlatego w marcu 2021 roku organizuje pogłębione konsultacje społeczne dotyczące rozwiązań w sporządzanym obecnie nowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osada Rekreacyjno-Wypoczynkowa Raduń. Mając na uwadze efektywność pozyskiwania opinii od mieszkańców, w procesie zostanie wykorzystany szereg technik i narzędzi, takich jak spotkanie otwarte, punkt konsultacyjny czy kwestionariusz ankietowy. Szczegółowy harmonogram zostanie zamieszczony w internecie na stronie www.konsultaciechoszczno.pl oraz dedykowanym profilu na Facebooku. Co ważne, ze względu na sytuację sanitarną, gmina Choszczno zapewni także możliwość udziału w konsultacjach poprzez platformę komunikacyjną, do której link zostanie umieszczony na stronie projektu oraz na Facebooku. Nie musisz zatem osobiście uczestniczyć w przygotowywanych spotkaniach. Zebrane w ten sposób opinie posłużą do sporządzenia projektu planu miejscowego. Należy przy tym pamiętać, że przy rozstrzyganiu wniosków urbanista musi uwzględnić szereg uwarunkowań, których występowanie zdiagnozował na etapie analiz. Może to spowodować, że zgłoszone rozwiązania nie będą możliwe do realizacji. Dla przykładu, lokalizacja boiska na niewielkim skwerze z oczywistych względów nie zostanie zrealizowana. Również wniosek o budowę drogi poprzez teren objęty ochroną przyrodniczą będzie musiał zostać odrzucony. Projektowanie urbanistyczne wiąże się z koniecznością wypracowania rozwiązań, które będą wypadkową uwzględniającą w mniejszym lub większym stopniu różne interesy. Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich, którym zależy na rozwoju naszej gminy. To będzie okazja do poznania zagadnień teoretycznych związanych z opracowaniem planów miejscowych oraz praktycznej strony ich tworzenia z udziałem mieszkańców. Liczymy na Wasz udział, bo warto działać wspólnie.